Jest pan publicystą, pisarzem, krytykiem, człowiekiem renesansu z dziedziny literatury. Gdyby miał pan zostać na bezludnej wyspie tylko z jedną książką, jaką książkę by pan wybrał i dlaczego? No, pytanie bardzo trudne, ponieważ ja bym wybrał co najmniej kilka książek, ale przede wszystkim wybrałbym Mistrza i Małgorzatę, dlatego że jest to książka, która bardzo rozbudza wyobraźnię, buduje wizję świata niezbiblioteksyjnego, jest fascynująco napisana, niezwykle oryginalna i niezwykle piękna, także chyba bym Bułhakowa tutaj polecił. I zachęcam do poczytania. Jeżeli nie czytaliście, czytajcie Bułhakowa, czytajcie Mistrza i Małgorzaty. Wejdziecie w świat niesamowity, niezwykły, porywający, cudowny, a równocześnie pełen niespodzianek. Wcześniej wywiadu mówił pan o myśli jako należnej wartości zdobywanej z książek. Czy sądzi pan, że dzisiaj Polacy dążą do zdobywania tej myśli i czy z tego może coś być w przyszłości? Bardzo bym chciał, żeby Polacy, żeby mój naród, żeby moja ojczyzna wytwarzała jak najwięcej wspaniałych, mądrych i pięknych myśli. Spotykam takie kręgi społeczne, takie wspólnoty, które budzą moją dużą nadzieję. To jest młodzież. To są takie urocze dziewczyny jak ty, to są takie grupy jak ta wasza, które dzisiaj było tyle mądrych, dociekliwych pytań. Te mądre, dociekliwe pytania wskazują na to, że w waszych pomysłach drzemie prawda. I ta prawda chce się ujawnić, i ta prawda chce wyjść na zewnątrz. I ta prawda mówi, dajcie mi szansę. I w takich grupach, takich młodzieży, takich wspólnot w Polsce jest bardzo dużo. Spotykam się z tymi grupami, rozmawiam z nimi i zawsze zachęcam do tego, żeby nie bały się trudnych pytań. Bardzo dziękuję. Jak to się stało, że pana książka posłużyła do napisania scenariuszu filmu Wołyń? Czy reżyser od razu wiedział, że to na pana książce będzie bazować, czy...? Tak, no dla mnie to była bardzo miła i zaskakująca niespodzianka. Kiedy się do mnie z Mazowska zwrócił z pytaniem, czy pozwolę mu na inscenizację mojej książki. On długo szukał, grzebał w stosach dzieł literackich, dokumentalnych, rozmawiał z tysiącami ludzi dosłownie, żeby znaleźć takie miejsce, taką inspirację, która by go pobudziła do stworzenia scenariusza filmowego. I wreszcie trafił na moją książkę i powiedział sobie, a później to powtórzył, tak to jest to, na tym będę budować mój scenariusz. Było to dla niego odkrycie. I myślę, że na tym nie stracił. Co by pan doradził dzisiejszej młodzieży? O czym powinna pamiętać, kiedy będzie przygotowywać się do dorosłego życia? O historii Polski, o genie polskości, o którym pan mówił, a może o czymś zupełnie innym? Ja myślę przede wszystkim o tym, że młodzież powinna sama siebie szanować. Rozumieć, że jest niepowtarzalny czas jej rozwoju. Ten czas, kiedy ma 15, 20 parę lat, kiedy kształtuje się osobowość, kiedy buduje się własną psychikę, kiedy organizuje się własne wnętrze duchowe, kiedy rozwija się pamięć i kreuje się świadomość, a także wyobraźnia zaczyna odgrywać podstawową rolę w rozumieniu świata i tworzeniu tego świata, że jest to ten czas, którego nie wolno stracić. I dlatego ja zawsze tak chylam ucho i tak nasłuchuję, co tam idzie, jakie prądy, jakie energie tam młodzież chce mi przekazać. Jak was słuchałem, to miałem wrażenie po tych głosach, że chcecie mi przekazać taką oto informację. Myślimy, czujemy, rozumiemy, chcemy więcej, chcemy pójść głębiej, chcemy pójść dalej, chcemy być mądrzejsi, chcemy być lepsi, chcemy dosięgnąć tego, co powinniśmy w tym wieku dosięgnąć, bo później już w
tego wieku nigdy nie będzie. Mam do Pana jeszcze jedno pytanie. Wyczytałam na Pana stronie internetowej, że lubi Pan spacerować samotnie po lesie. Czy spacerował Pan po naszym uroczym lesie Wylańskim i czy się Panu podobał? Jeśli tak. Kiedy tutaj jechałem i wiózł mnie Wasz Pan Profesor i pokazywał mi to miejsce, to ja bym nim zauroczony, bo rzeczywiście to jest mój klimat, to jest atmosfera, którą bardzo lubię. Z jednej strony cisza, spokój, ale z drugiej strony tajemnica, prawda? Tam w lesie zawsze czynczaje jakiś duch. Duch niepokoju, lęku, zagadki, niespodzianki, a może też przygody jakieś, a poza tym sama natura jest tym takim wezwaniem człowieka do czynu. Tam się nasze myśli uspokajają, łagodzą, wyciszają i mówią, zrób teraz człowieku coś ze swoimi marzeniami. Buduj te marzenia, one są Ci potrzebne, one Ciebie stworzą, one stworzą coś sensownego na drugie.